Cześć kochani, tu Agnieszka i zapraszam Was na mierzymy ze sklepu Yoins. Jeżeli mnie oglądacie regularnie, to wiecie o co chodzi. Yoins to jest jeden z chińskich sklepów, które od czasu do czasu przysyłają mi właśnie swoje rzeczy. Generalnie wybieram coś, co chciałabym pokazać, chciałabym przemierzyć i oni mi to wysyłają, tak w skrócie, słuchajcie. I oczywiście zawsze dają w takich sytuacjach kody zniżkowe i mam też dwa kody zniżkowe dla Was. Jeden jest na 15% na chyba wszystkie zamówienia. Szczegóły będziecie mieć w opisie, zajrzyjcie sobie tam, bo mam nadzieję, że nic nie pomylę, ale może się też tak zdarzyć, nikt nie jest nieomylny. A drugi kod zniżkowy jest na 20% i to jest bodajże od $60 zamówienia. I generalnie te rzeczy miały mi przyjść jeszcze przed świętami i mam tutaj dwie świąteczne rzeczy. Sklep bardzo chciał, żebym właśnie wybrała chociaż dwie takie świąteczne rzeczy, żeby też pokazać. No to teraz, że tak powiem, no to dostaną to, co chcieli. Pokażę te świąteczne rzeczy. Nie wiem, czy mi się będą podobały, nie wiem, czy Wam się będą podobały i tym razem zrobiłam tak, że wszystko już wyciągnęłam i wyprasowałam, ale nic oczywiście na siebie nie zakładałam. I są tu rzeczy, które mają potencjał na bycie strasznymi gniotami, są tu rzeczy, które mają potencjał na bycie petardycznymi, fajnymi ubraniami. Także zaraz to wszystko zobaczymy, pokażę Wam i będziemy mierzyć. Jeżeli jesteście ciekawe oczywiście, co będę pokazywać, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli film będzie się Wam podobał i oczywiście zapraszam Was również na mój Instagram. Linki do wszystkich rzeczy będziecie mieć w opisie. Zaczynamy. Mam dzisiaj dwie sukienki i to jest pierwsza z nich. Uwaga! To jest sukienka, która ma właśnie potencjał na bycie petardyczną. Taka granatowa z... popatrzcie, widzicie? To jest po prostu brokatowa nić. Jakiś kłaczek mi się tu przyczepił. Brokatowa nić. I ma takie pufkowane ramionka, troszkę ażurowe rękawki i generalnie czuć, że to jest takie, właśnie, że ta nitka jest taka sztywniejsza, ale nie jest to nic strasznego, bo pod spodem jest po prostu wszędzie podszewka. Także coś takiego. Na modelce to oczywiście wygląda rewelacyjnie, ale Yoins ma taką przypadłość, że niestety no, dają takie zdjęcia, że to wszystko wygląda rewelacyjnie, a potem się okazuje, że no nie do końca jak się to zakłada, no to tak jest jak na zinstagramowanym, przefiltrowanym zdjęciu, także pozostaje po prostu zmierzyć i mogę zrobić to dla Was, więc czemu nie? Także taka sukienka, jest do niej jeszcze pasek. No i co? Jeszcze, aha, chciałabym Wam powiedzieć, jaki ja mam rozmiar, bo niestety, oczywiście wzięłam za duży rozmiar i to jest rozmiar M, czyli euro 40×42. Znowu nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale po prostu wzięłam zły rozmiar, albo coś pochrzanili i mi wysłali zły, nie wiem. Zależy, no. A tu jest L. O, no to o co chodzi? Tu M, a tu L. Dwie metki są wszyte. Ekstra. I jeżeli chodzi o skład, to mamy tutaj 65% bawełny i 35% poliestru. Więc składzik jest całkiem spoczy. Mierzymy. Postanowiłam, że założę tą sukienkę do bodków Melisy. Na pewno lepiej moje nogi wyglądałyby w obcasach niż w bodkach, ale jakoś taki vibe mam, więc tak mierzę. W ten sposób są skrócone. Nie będziemy już w to wchodzić. Jak ktoś potrzebuje, to tu się pokazuje film o takiej tematyce, jak sobie nie skracać nóg i tak dalej. No i generalnie, co z tą sukienką jest? Co jest z tą sukienką? Patrzmy. Nie podoba mi się, jak ten żółk się tutaj układa za bardzo. To znaczy tak, jak ktoś to lubi, to okej, ale dla mnie brakuje tutaj jakiejś asymetrii, żeby to ciekawie wyglądało. Jest jakoś tak... Znaczy, no nie jest źle, jest okej, ale coś mi tutaj tak nie do końca gra. Góra jest fajna, bardzo mi się podobają te główki, bardzo mi się podoba wszystko, jak się tutaj układa na górze, tak o, ale ten żuczek taki dziwny to tak nie do końca. Pokażę Wam z różnych stron jeszcze, jak się prezentuje. Widzicie, jest ta podszewka tutaj wszędzie i właśnie spada sobie ten materiał. Generalnie sukienka jest spoko. Co sądzicie? Podoba Wam się? Czy Wam się nie podoba? Dawajcie znać i idziemy dalej. Kolejna rzecz ma potencjał na bycie fajną, ale jest mała i nie wiem, czy nie będzie na mnie za mała. Bardzo mnie króciło, żeby przymierzyć, ale stwierdziłam, że takie emocje, które mogę Wam dać tą niepewnością, zostawię je po prostu dla Was. Słuchajcie, bomberka. Bomberka i ona naprawdę wygląda na taką jakąś bardzo niewielką, ale strasznie mi się spodobał print, dlaczego ją właśnie wzięłam. Popatrzcie na to. Jakie fajne ptaszory i kwiatki. W takich świetnych po prostu kolorach, w takim moim moodboardzie. To jest to, co ja lubię. I jeżeli chodzi o rozmiar, to mamy tutaj rozmiar... Nie mamy tutaj rozmiaru. Zamawiałam po prostu według wymiarów, ale widzę, że nie jest tu wszyte. To jest jakaś ichnia marka i nie ma w ogóle rozmiarówki wszytej. Natomiast jest materiał i to jest 100% poliestru. Jak słyszycie, to ona trochę szeleści. I generalnie może to być trochę drażniące, ale szczerze mówiąc jakoś walory estetyczne, no bardzo mi się takie printy podobają, lubię, to jest po prostu jakiś taki mój klimat. Nie przeszkadza mi to, że szeleści. Jeżeli będzie dobra, to będę w niej oczywiście śmigać. Jest taka trochę dark, taka trochę, no nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, zmierzmy. Teraz będzie chwila prawdy. Zobaczymy, czy ja się w to zmieszczę, ale już czuję, że jest trochę obcisłe na rękawach. No, jest za mała, o nie, za mała jest. To jest taki rozmiar 34, kurczę, jak tylko będzie okazja i będzie możliwość w ogóle i będzie rozmiar, no za mała jest, to zamówię sobie większy rozmiar. To jest bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Kurczę, no to słuchajcie, 34, spokojnie, to nawet nie jest 36, to jest 34, czyli na bardzo, bardzo drobną osobę, ale wygląda świetnie. W sensie bardzo mi się podoba, tylko te rękawy są na mnie za wąskie, ale żal. Tutaj wszędzie by nawet jeszcze może przeszła, ale tu są po prostu okrutnie ciasne na mnie te rękawy. Także no, tak by się prezentowała. A mi szkoda, bardzo mi szkoda, bo bardzo się fajnie w niej czuję, bardzo mi się podoba. Jejku, oby tylko była po prostu większa, jeżeli będę jeszcze zamawiała stamtąd. Oby była większa, no popatrzcie. Jest naprawdę faniuchna. Taka tenteges z tyłu. Teraz może być trochę podświetlone za mocno, bo jestem blisko lampy, ale nie szkodzi. No fajna jest, fajna by była. Może tak, idziemy dalej. A kolejna rzecz jest totalnym niewypałem. To ma być sukienka, ale to jest takie badziewne, że masakra. I jeżeli chodzi o rozmiar, to mam tu 36 na 38, znaczy no jest badziewna, jak to trzymam w rękach, nie wiem, może jak założę, to będzie takie i że cudowne, ale jakoś nie sądzę. To jest MK, 65% bawełny, 35% poliestru i to jest w ogóle prześwitujące, patrzcie, widzicie? No to nie jest to, co bym chciała i ma taki meszek też na powierzchni. Jakoś sobie to inaczej wyobrażałam, tak porządnie, że to będzie bardziej mięsiste, a tymczasem borem lasem, no takie dziwne coś, ale no zobaczmy, może akurat mierzymy. No i jak widzicie, to jest totalna poracha. Widzicie, mój biustonosz ciemny prześwituje, nawet cieliste, no trochę ciemniejsze od mojej skóry majtki prześwitują, także no coś takiego. Nie podoba mi się, no nie podoba mi się, to znaczy tak, gdyby sam fason, sam w sobie jest ok. To jest ok dla mnie i mogłoby tak być. Ale ta przeźroczystość, no, totalnie dla mnie po prostu dyskwalifikuje to odzienie z obnoszenia. Jakby nie było prześwitujące, to tak, to ok, założyłabym, ale tak, no way. No właśnie, jeżeli chodzi o te świąteczne rzeczy, to słuchajcie, mam bluzę z Mikołajem. Jingle Cat z kotem Mikołajem. Bardzo mi się ta bluza spodobała. Niestety nie ma metki ze składem, jako jedyna rzecz po prostu, która się chyba trafiła z Joinsa. Nie wiem, czy nawet nie we wszystkich filmach, nie chcę skłamać, ale nie przypominam sobie, żeby kiedyś tam nie było składu podanego. No to na tej bluzie nie ma. Może to być częściowo bawełna, może to być więcej poliestru, nie wiem. Na pewno nie jest to 100% bawełna. Ale też wydaje mi się, że nie jest to 100% poliestru. Mam ją w rozmiarze M, coś takiego. No i generalnie docelowo no to będzie taka moja bluza do śmigania po domu. Gdyby ona przyszła przed świętami, no to pewnie zrobiłabym z niej jakiś taki świąteczny, wiecie, świąteczny poranek i tak dalej. Pożytek z niej zrobiłabym, no już nie mogę wysłowić. A no teraz będzie tak po prostu po domku, albo poczeka do przyszłego roku. Ale ciekawa jestem, jak będzie wyglądać, bo wydaje mi się, że jest taka fajna, duża i luźna, to jest to, co ja lubię nosić po chałupce, także zmierzmy. No to teraz kotecek, kotecek świąteczny. Nie wiem czemu, ale mi się kojarzy z Coca-Colą w jakiś sposób ta bluza przez tą czerwień. Dziwne. No to jest taka po prostu bluza, jest fajna, ma luźne ściągacze, więc jest taka totalnie chillowa, jest słodziakowy kot, czego chcieć więcej. Podoba mi się fason, jest fajnie odszyta, też nie widzę, żeby miała jakieś, wiecie, wady, nitki wystające czy coś w tym stylu. Taka po prostu klasyczna bluza, przyjemna jest, fajnie się w niej czuję i będę w niej chodzić, choćbym miała nawet chodzić w niej po domu, to jest taka rzeczywiście przyjemna, po prostu przyjemna, fajna bluza. Ona jest też taka cieniutka, to nie jest gruba bluza, taka wiecie, jak są bawełniane, tylko taka właśnie z cienkiego materiału. Pokażę Wam jeszcze może z bliska tego kotecka, trochę mnie pewnie przyświetli, ale jest kotecek taki miał. Także taka, jest fajna, nie? Kolejna rzecz to jest swetr i powiem Wam, że już z rok się zastanawiałam i widziałam na różnych chińskich stronach te swetry. Już widzicie na zdjęciu, jak on wygląda. I się zastanawiałam, żeby coś takiego zamówić, ale totalnie nie wiem, jak to będzie na mnie wyglądało. Widziałam, że można je zakładać i tak jakby tym wycięciem takim dużym, powiedzmy, kopertowym z przodu i z tyłu. Także coś takiego zamówiłam i to potencjalnie ma fajnie wyglądać na przykład do bieliźnianej bluzki. Ale jak będzie w praktyce, to zaraz zobaczymy, jakie ja tu mam rozmiary. Mam tutaj rozmiar S i to, aha, to jest akryl 100%, bo już patrzyłam, więc składowo no taki trochę siarens, ale no nie wiem, po prostu byłam bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać w realu. Także mierzymy. Dobra, to zakładamy ten sweterek, przy Was założę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam bluzeczkę właśnie bieliźnianą i zobaczymy, o co... nie trzeba! Patrzcie, widzicie? Nie trzeba do tego swetra nic, ale wygląda dziwnie i dodaje masakrycznie kilogramów. No, jest ciekawy, ale... no nie, no on strasznie tak zniekształca sylwetkę. Nie jest to... może tak jakoś bardziej? Nie wiem, nie jest to tak jak mi się wydawało, że będzie wyglądało. A może ja po prostu nie potrafię tego ułożyć. No nie wiem. Takie coś mi wyszło. Może tak powinno być bardziej, tak? A może jeszcze bardziej jakoś na krzyż? Nie, bardziej chyba nie. No coś takiego. A może tu bardziej? Czekajcie. Muszę pokombinować z tym swetrem, bo ma potencjał. Słowo na dziś, potencjał. Nie wiem, z tyłu wygląda tak normalnie, prosto totalnie. Może jak włożę spodnie z tyłu go, to będzie jakoś lepiej się to układało? Ale chyba nie. Czekajcie. Nie, no to już jest w ogóle poracha totalna. Okej, no to coś takiego. No nie jest to coś, czego ja się spodziewałam, szczerze. Myślałam, że będzie to wyglądało jakoś tak lepiej. Chociaż może nie wygląda tak tragicznie, nie wiem. W sensie, ja to widzę w lustrze wygląda w pewien konkretny sposób. Wy to widzicie z innej trochę perspektywy, pewnie jak ja to zobaczę, jak będę montowała film, to też może mi się wyda inne. No ale na razie, jak dla mnie, no to takie sobie oprasowałam go, kurczę, i jest pomięty w dalszym ciągu, nie wiem, jak ja to zrobiłam. Także sweter prezentuje się tak czy nie według Was? I świąteczny numer 2, słuchajcie, zamówiłam piżamę, bo naprawdę nie wiedziałam, co wybrać z tych świątecznych rzeczy. Ta piżama totalnie nie jest tak jakby dla mnie i nie wiem, czemu to zrobiłam, bo dopiero jak przyszła i jak ją wyciągnęłam dzisiaj, żeby przeprasować, to się zaczęłam zastanawiać, why? Dlaczego ja coś takiego zrobiłam? Bluzka jest z długim rękawem, jest napis Merry Christmas, okej, ho, ho, ho. I tak, przede wszystkim ja nie śpię w bluzkach z długim rękawem, a po drugie nie śpię w bluzkach, które... są prześwitujące, no bo to jest białe, więc na goły biust dla mnie to jest takie po prostu nie lubię, jak mi cokolwiek prześwituje, nawet w piżamach to jest tak, dla mnie tak totalnie dyskomfortowe, więc nie wiem, dlaczego ja to zamówiłam i to jest pierwsza część tak jakby tego mojego zastanawiania się dlaczego, a druga część jest tutaj. I to są długie spodnie piżamowe. I teraz mi powiedzcie, czy Wy śpicie w długich spodniach piżamowych? Bo ja nigdy w życiu takich spodni nie miałam i jakoś nie mam chyba ochoty mieć, więc te spodnie będą po prostu obcięte najprawdopodobniej na spodenki, ale oczywiście pokażę Wam, jak to wygląda, w jakim ja te cuda mam rozmiarze, już zaraz zobaczymy. Rozmiarowo to jest 40×42. No, jeszcze na dodatek wziąłam sobie taki duży rozmiar. Generalnie mogłabym w tych spodniach też chodzić jako takich crazy dressach, no ale dobra. Mamy tutaj 95% poliestru, 5% spanteksu, tym bardziej mnie to, że tak powiem, przekonuje do tego, żeby w tym po prostu nie spać. No nie, w tej górze spać nie mogę, nie, no, aż mi tak się nieprzyjemnie robi, jak widzę ten biały kolor przeźroczysty. I jeżeli chodzi o te spodnie, to tak, to one najprawdopodobniej zostaną po prostu obcięte na krótkie spodenki do spania i wtedy to, że jest to poliester, nie będzie mi przeszkadzało, bo po prostu będzie, wiecie, wszędzie tam powietrze, jak zamacham nóżkami w trakcie snu. Także zmierzmy tą piżamę, no pokażę Wam, jak wygląda, no. Pośmiejemy się jeszcze. To teraz piżamka time! No jak widzicie, no taka piżamka po prostu. I szczerze, te spodnie od niej są całkiem fajne. fajne do chodzenia. Gracjan mnie zamorduje, jak będę chodziła w domu w czymś takim, ale będę chodziła, bo są po prostu super komfortowe i wygodne. Takie leginsiory bardziej są w tym momencie na mnie, widzicie? Bo one są przylegające, nie są luźne, więc chyba będę sobie w nich śmigać po domu. Wyglądają strasznie, wyglądają pokracznie, jak na chodzenie w ogóle gdziekolwiek w nich, ale tak chyba się to skończy. Natomiast no góra, jak widzicie, no ja takich rzeczy nie lubię. Mogę to ewentualnie nosić jako rzeczywiście taką świąteczną bluzę, nie jako piżamę, na przykład w przyszłym roku gdzieś tam, nie wiem, jako bluza, nie? Bardziej będzie pasowało, skoro nie pasuje mi jak piżama, no bo pod bluzę wiadomo założy biustonosz i heja i jest ok. Także tak się to prezentuje i przypominam, jaki to jest rozmiar. Właściwie nie przypominam, to jest duży rozmiar, a jest na mnie ok, także tak. To ja i moje świąteczne kilogramy. Ale nie, no tak serio. Jest rzeczywiście duży rozmiar, a jest takie 38 jak ja noszę, także mała rozmiarówka po prostu. Okej, idziemy dalej. Tak, i to jest coś, co wyprasowałam i położyłam jakoś tak niezgrabnie i mi się całe pomięło. To nie jest neonowe, bo widzę, że w kamerze jest. Tak jakby, tak mi się wydaje, chociaż no nie wiem, bo z daleka widzę. To jest marynarka i z tego co widzę, to ona jest taliowana, a ja chciałam taką bardziej prostą, to jest takie bardziej żakiecikowe, a ja chciałam bardziej marynarkowe, może tak, bo jak wiecie, marynarki mają krój taki o genezie męskiej, czyli prosty, natomiast żakiety są taliowane i tu niestety widzę, że to jest bardzo taliowana i jest taki guzik, który jest dla mnie niezdzierżalny. To jest guzik, który jest dla mnie po prostu... nienawidzę tego typu guziczków. Ale tak, generalnie coś takiego. No tak jak mówię, zakładałam, że będzie to marynarka. Bardzo mi się podoba kolor pomarańczowy, w tym, w sensie to ubranie w tym pomarańczowym kolorze. No nie wiem, zobaczmy, dajmy tego mu szansę. Mam tutaj rozmiar 36×38 i to jest S-ka i z tego co pamiętam to tutaj tak, to jest 100% bawełny, więc to już jest fajny materiał, więc mogłoby być ok, ale nie wiem jak mi siądzie ten fason, bo ja jeżeli chodzi o marynary to lubię takie właśnie bardzo męskie, także zmierzmy. Jest chyba okej. To ma w ogóle poduszki w ramionach, widzicie? Podniosło mi tak fajnie ramiona i tutaj zniwelowało taką okrągłość ramion. Pokażę Wam, widzicie? Ja mam takie okrągłe mięsko tutaj, znaczy mięsko jak mięsko, tłuszczyk i przez to, że są te poduchy, to wygląda to całkiem fajnie. O kurczę, jestem pozytywnie zaskoczona. Jej! Można zapiąć, ale to już jest wtedy taki... żakiecik, taki żakiecik, który mi nie do końca pasuje, ale rozpięty wygląda tak, bardzo fajnie, ale się cieszę, słuchajcie, fajny materiał, fajny kolor i tak jakby no, jest ok, podwinę rękawy, żeby zobaczyć, bardzo fajne to jest, chyba jeszcze shorty są tam do tego, można kupić, przynajmniej na zdjęciu wydaje mi się, tak mi się kojarzy, że były jeszcze jakieś spodnie czy shorty do tego, a ja wzięłam tylko marynarę, bo może nie było, nie wiem, może były tylko na zdjęciu. Ej, fajne, mogłoby być minimalnie większe na mnie, bo żeby było takie bardziej, wiecie, luźne, oversize'owe, ale generalnie spoko, bardzo mi się podoba, jak to wygląda, jak z tyłu wygląda. Z tyłu widzę, że jest trochę, no taki rozpierdaczek niepotrzebny, lepsze by było, jakby było proste, nie? Nie. Co prawda tutaj zachodzi jedno na drugie, ale lepiej by było, jakby to było gładko po prostu. Z boku wygląda tak... z przodu wygląda tak. Nie no, jest ok, jest jak najbardziej ok, bardzo jestem zadowolona. W tym momencie jestem bardzo szczęśliwa, bo obstawiałam, że to będzie no bubelek. Także tak się prezentuje. Idziemy dalej. Pozostaniemy jeszcze w temacie marynarkowym. Ta, którą tutaj mam, z takiego lejącego materiału, to jest poliester, ma potencjał na bycie całkiem fajną również. Jezus, ma potencjał, to jest chyba dzisiaj moja hasło dnia. Ale generalnie zapowiada się całkiem fajnie, bo ona w tym momencie ma długie rękawy, ale są zawijane i zapinane na guziczki, także zaraz to zrobię, jak będę mierzyła. I jest właśnie taka luźna, lejąca i ma totalnie prosty fason i wydaje się taka, wiecie, taka fruwająca, taka opływająca, to jest coś, co ja bardzo lubię, więc może siąść właśnie tak na wiosnę. Tutaj mam rozmiar S i to jest 36×38. Kolor też jest fajny, bo to jest taki kaki, ale jak widzę w kamerze, Wy też to myślę widzicie, to on jest taki nasycony, taki soczysty kaki, o ile można o kaki tak powiedzieć, także mierzymy. To jest takie totalnie chilosławkowe, prawda Chilosławku? Chilosławek, czyli Kierosławek się Chilosławkuje, mamy taki, wiecie, to jest nasz domowy język, jak Kierosław odpoczywa, to jest Chilosławkiem, bo się chilluje. Także coś takiego, popatrzcie, to już jest fajne, to mi się bardzo podoba. To jest dokładnie ten fason, który lubię, taki marynarkowy, ale tutaj mamy też ten luźny materiał, taki zwiewny, taki fajny właśnie na letnie wieczory. Muszę sobie chyba to zaprasować troszkę bardziej w ten sposób, no. Bo zaprasowałam po prostu, już zrobiły się takie małe te poły. Jak będą troszkę szersze w ten sposób, o, to będzie wyglądało jeszcze fajniej. Także z tego jestem bardzo zadowolona i widzicie, podwinęłam rękawki. Tak jak Wam mówiłam, że one są podwijane. Widzicie, wygląda tutaj tak, tak się układa. Tak, jak rękawki będą, jak te poły będą troszkę większe, widzicie, to wtedy tutaj tak jakby ta płaszczyzna będzie mniej masywna i będzie po prostu to lepiej wyglądało. Ale kolor też mi się bardzo podoba i to jest taki kolor, który ja lubię. I wydaje mi się, że też mi pasuje. Generalnie zieleń po prostu, nie? Także, co Ty robisz? Przeszkadza mu ten materiał taki, który tam wisi. Chodź się przywitaj. Chilosławek mówi dzień dobry. I Chilosławek jest zaspany. Nie jesteś zadowolony, że Cię wzięłam stamtąd? Nie podoba Ci się ta lampa, nie? Nie chcesz się przywitać nawet. A, teraz się patrzysz? Patrzysz się w ten, w podgląd czy w kamerę? Patrzysz się głęboko w oczy, widzą mnie. Dobra, idę z nim. Tak, to tak w sumie wychodzi na to, że teraz taka litania narzutkowa okryć różnych dziwnych. I kolejna rzecz to jest kimono. Zamówiłam takie kimono, bardzo proste, czarne, w takie graficzne kwiaty. Te kwiaty są w jakim kolorze? Można powiedzieć, że one są w takim zgaszonym różu albo w takim bardzo jasno-piaskowym kolorze. Taki przybrudzony kolor, może taki bardzo jasny mauve. O, w ten sposób go nazwijmy. W każdym razie takie kimonko. I ono też jest trochę śliskie. Mam je w rozmiarze M i to jest chyba też 100% poliestru. Tak, to jest 100% poliestru, ale szczerze mówiąc nie przeszkadzają mi takie rzeczy, jeżeli fason jest luźny. Jeżeli fason jest luźny i jest to dopasowane tak jakby do pogody. Wiadomo, że jak jest 30 stopni, to coś takiego będzie grzało. Ale właśnie na takie letnie wieczory może całkiem spoko siąść, o ile oczywiście będzie na mnie dobre i będzie dobrze wyglądać, także mierzymy. Kimono time. I zobaczymy, co my tutaj mamy. Dalej mam tą bluzeczkę bieliźnianą. No jest to kimono, jakby nie było. Takie o, czekajcie, żeby... Aha, nie widać dołu. Teraz myślę, że widać trochę lepiej. Całą długość. No jest takie luźne do jeansów z pochi, ale znowu mi się kojarzy tak jak trochę taki szlafrok. Taki szlafrokowe coś, ale nie jest tragiczne. Ale nie wiem, czy będę w tym chodzić. Szczerze mówiąc to nie wiem, bo też trochę inaczej sobie to wyobrażałam. Jest w sumie całkiem przyjemne, tak, takie fruwające, latające na skórze. Nie jest źle, ale znowu o tutaj też jakoś tak dziwnie według mnie się troszkę układa. Mam nadzieję, kurczę, że to widać dobrze, bo tak ustawiałam sobie odległość, ten obiektyw, nie wiem, czy jest dobrze. Dobra, coś takiego. Wydaje mi się, że mogłoby być trochę bardziej jeszcze odwinięte tutaj, o tak. I wtedy by nie wyglądało tak jakoś strasznie masywnie, bo takie mam wrażenie, że... A może to... Nie, to nie może być tak odwinięte, to ja to tak odwinęłam... No, coś takiego. Czy jest rule of approved? Chyba jednak nie do końca. Także pokazuję się Wam jeszcze, obracam się i idziemy dalej. I ostatnia rzecz wydaje mi się torpedyczna, ale jest kiczowata w pewien sposób, bo to jest bombera, ale ona jest satynowa, pikowana, z paskami takimi, popatrzcie, i z kiczowatymi, ale strasznie mi się właśnie podobającymi, wyszywanymi ptakami, takimi, czymś takim. Takie rzeczy ma na sobie. Na rękawach są właśnie. Strasznie mi się spodobała na zdjęciu, ale tak jak powiedziałam, to jest Yoins i może być różnie, jak się ją założy. To, co jest na zdjęciu, może nie być do końca tym, co mamy tutaj. A poza tym, co jeszcze chcę o niej powiedzieć, że ona jest gruba. Ona jest tak gruba, no może teraz jak jest minusowa temperatura, to bym w niej nie wyszła, ale ona jest właśnie taka mięsista, gruba i co więcej jest bardzo fajnie wykonana. I mamy tutaj 74% poliestru, 24% wiskozy, 2% elastanu i w podszewce 100% poliestru. Ma tutaj jeszcze taką stójkę przeciwwietrzną, także nie wiem, Wy już wiecie, już mierzyłam tamte rzeczy, ja jeszcze nie wiem, bo wiecie, że ja to kręcę tak, że najpierw wyciągam, a potem mierzę, więc Wy już wiecie, co się działo wcześniej, ja nie wiem i zawsze jestem sama strasznie ciekawa, ale... Na obecną chwilę wydaje mi się, może się będę myliła, że to jest chyba najfajniejsza rzecz z tego zamówienia. Także słuchajcie, mierzymy. No, to jest ciepłe. To jest ciepłe. Nie, troszkę jest minimalnie za krótki, mógłby być dłuższy. Trochę jest tu przyplaskane, także ten rękaw jest płaski i te ptaszory i kwiatki się nie tak może układają, ale samo w sobie jest trochę większe i zapniemy, zobaczymy jak wygląda zapięta, bo to nie jest taka bombera krótka, nie jest taka, wiecie, jak to się mówi, taka przymaława, tylko jest właśnie taka bombera po prostu. Podoba mi się, popatrzcie, pokażę Wam jeszcze bardziej z bliska. No tak, wygląda dosyć prosto, nie? I tutaj nie wymagajmy od tego, żeby robiła jakąś kobiecą sylwetkę czy coś, no bo to jest bomberka. Ale w ten sposób rozpięta. Fason jest taki właśnie trochę przeskalowany, trochę powiedziałabym, że nawet sportowy, ale ten detal tutaj, no popatrzcie. Trochę wyglądam jak taka dresiara. Te paski na ramionach tak robią. Ale podoba mi się to. Podoba mi się to. Jest takie bardzo charakterystyczne. Takie tak, charakterystyczne. Trochę dziwnie się tutaj układa pod szyją, jak się ma rozpiętą tą bomberkę. A jak jest zapięta, no to z kolei też... nie do końca może to jakoś gra, bo to jest luźne, mogłoby być troszkę ciaśniejsze, ale generalnie moim zdaniem jest całkiem ok. Powiedziałabym, że jest całkiem ok, jako taka kurta właśnie, kurtała do śmigania. Pokażę Wam jeszcze z bliska, jak to wygląda. No fajny jest, podoba mi się. Ok, moi drodzy, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dawajcie znać, która z tych rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałam, podobała Wam się oczywiście najbardziej, a która Wam na przykład się nie podobała. Mi, szczerze mówiąc, dla mnie największym zaskoczeniem była tam pomarańczowa marynara, bo się nie spodziewałam. Tak myślałam, że ona będzie taka naprawdę taka żakiecikowa, ale jak dla mnie, przynajmniej na razie, na tyle co widziałam, zobaczę jeszcze potem na nagraniu, jest bardzo, bardzo ok. No i był też zawód oczywiście w postaci tej kurteczki, która miała być rewelacyjna, a się okazała za mała. Niestety. Także, no tak to bywa, jak się zamawia. Dzięki temu, że ja zamawiam, to Wy możecie też popatrzeć, jak te rzeczy w realu wyglądają. Jeszcze Wam pokażę te ptaszory, bo są naprawdę fajne. Ok, moi drodzy, widzimy się w kolejnym filmie. Pa!